Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 119. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 119. spotkanie i porozmawiam z Tobą o koncentracji. Koncentracja na celu, koncentracja na tym, co naprawdę ważne dla Ciebie, Twojego życia i Twojej przyszłości. Koncentracja to temat naszych czasów. Wiesz, ile osób pisze do mnie codziennie, opisując ten sam problem? W czasie informacji, przypominajek, powiadomień, rozpraszaczy, chyba najtrudniej utrzymać koncentrację. A koncentracja jest kluczem. Kluczem do szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, bogactwa, zdrowia i realizacji wszystkich Twoich marzeń i Twoich planów. Ale koncentrować się na czymś jeszcze nie oznacza, że koncentrujemy się na tym, co naprawdę ważne i istotne, by zrealizować Twoje marzenia i plany. Nasze dzisiejsze 119. spotkanie będzie zajmowało się i koncentracją, i tym, by odnaleźć to ważne i istotne, na czym należy się skoncentrować. Magiczne połączenie daje nam 119. 119 jako 19 klucz wtajemniczenia po osiągnięciu progu 100%. I wiesz, nasze dzisiejsze spotkanie mogłabym rozpocząć od słów. Czy wiesz, dlaczego większość noworocznych postanowień nigdy się nie zrealizuje? Czy znasz ten fenomen z Twojego własnego życia albo z życia Twoich znajomych, przyjaciół, rodziny? Kończy się rok. Jesteśmy tuż przed Sylwestrem i większość z nas odczuwa taką fascynację. Nadchodzi nowy rok i w tym nowym roku osiągnę wszystkie moje marzenia, wszystkie moje pragnienia. Robimy listy postanowień noworocznych i później Sylwester, sztuczne ognie. Jesteśmy przekonani, że uda się to wszystko zrealizować, że ten nowy rok, który nadchodzi, ten nowy rok kalendarzowy, przyniesie nam spełnienie naszych marzeń, pragnień, wszystkie cele uda się osiągnąć. I później ten rok się zaczyna. Pracujemy czasami od rana do wieczora, by zrealizować te wszystkie postanowienia noworoczne czy nasze cele. Pod koniec roku okazuje się jednak, że nie udało się zrealizować więcej niż 10% wszystkich postanowień noworocznych. Dlaczego? Dlaczego mamy takie piękne i pozytywne myśli w czasie Sylwestra, w czasie początku nowego roku, a później na końcu roku frustracja, że jednak nie udało się tego zrealizować i kolejna euforia, że w tym nowym roku uda się zrealizować. I tak, mija 5 lat, 10 lat, 20 lat i wiele osób budzi się tuż przed samym końcem z tą niesamowitą negatywną wibracją. Że życie przeleciało nam przez palce, a cele, marzenia, pragnienia, powołanie pozostało w sferze celów i marzeń. Nasze dzisiejsze 119. spotkanie daje Ci klucz wtajemniczenia. Jak uniknąć takiej sytuacji? Jak zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, także te noworoczne, ale również te, które pojawią się w ciągu roku? Z lekkością, radością i satysfakcją, że udało się je zrealizować, zanim wyznaczysz kolejne. Nasze dzisiejsze spotkanie to 119, jak i w samej swojej numerologicznej symbolice, jak i w symbolice naszego dzisiejszego spotkania, przesłań od Siły Wyższej, daje Ci wszystko to,
co potrzebne do szczęśliwego i spełnionego życia. Jest taka kropka nad i do naszych wszystkich poprzednich spotkań. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca. Ten proces dzisiaj jest bardzo, bardzo ważny. Oczyszczenia, podwyższenia wibracji, bo tylko w tym stanie, tej lekkości możesz idealnie zrozumieć wszystkie przesłania i z radością i lekkością je realizować. A następnie połączymy się z tym miejscem mocy, magiczną oazą, miejscem przemiany i transformacji, bo nadal przemieniasz Twoje życie, dokonujesz transformacji na jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze i później krok po kroku przejdziemy od samej symboliki do przesłań, które dotyczą koncentracji i naturalnie o tym, jak wyznaczyć cele, na których warto się koncentrować, które naprawdę są istotne i ważne i nie wynikają tylko z naszych myśli, ale wynikają z głębi serca. Dlatego bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wydychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. A z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem lub wszystko to, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech. Wdech światła i wydech. I jeszcze raz głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, a Ty tylko skup się na energii. Dzisiaj ta energia będzie pełna całego spektrum. Wszystkie kolory, wszystkie wibracje, bo to one staną do Twojej dyspozycji w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach, by skoncentrować się na tym, co ważne, co istotne dla Ciebie, Twojego życia i Twojej przyszłości. Będzie energia złotego promienia, by podejmować właściwe decyzje i by zawsze z tą mądrością wyższą
codziennie. Decydować o tym, co jest naprawdę ważne, naprawdę istotne dla Ciebie w danym momencie. Będzie mnóstwo energii różowego promienia, bo to energia miłości, energia Twojego serca poprowadzi Cię dalej do tego, co jest naprawdę ważne i naprawdę istotne. Będzie również energia fioletowego promienia, przemiany i transformacji, ale również koncentracji. Ten fiolet, znasz go? Z czaroitu, z tego niezwykłego kamienia, który właśnie pomaga ukończyć wszystkie stare sprawy, który pomaga skoncentrować się na tym, co ważne i istotne, czyli na liście Twoich zadań. Dlatego Ty tylko skup się na energii, przyjmij jak najwięcej, zgromadź jej jak najwięcej i pamiętaj, wyślij światełko z głębi Twojego serca do tego miejsca, a to miejsce odpowiedzi 1000 razy mocniej. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem, a Ty tylko skup się, maksymalnie skoncentruj na energii. Możesz mieć oczy zamknięte lub oczy otwarte. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Marai Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy powietrza, strażnicy wschodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ognia, strażnicy południa, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy wody, strażnicy zachodu, przywołuję Was i proszę o połączenie. Strażnicy ziemi, strażnicy północy, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca, przemiany, transformacji, mądrości wyższej płynie do Ciebie. Energia całego spektrum tęczy. Wszystkie energie, wszystkie wibracje, które pomogą Ci z radością i lekkością wyznaczyć to, co ważne i skoncentrować się na tym, co istotne. Energia odnowienia, regeneracji, kreatywności mitycznej Atlantydy płynie do Ciebie. Dziękuję. Teraz skup się na energii, by ona uspokoiła się w Tobie. Momencik milczenia i za chwileczkę zaczynamy nasze 119. spotkanie, by ustalić to, co ważne, co istotne i skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Nasze dzisiejsze 119 spotkanie jest jak 19 stopień wtajemniczenia, jeden z najważniejszych kluczy do mądrości wyższej po osiągnięciu progu 100%. I już sama symbolika pokazuje Ci, co jest Twoim celem. Co zaraz po tym spotkaniu warto zacząć realizować. Popatrz, mamy bowiem 1, 1 i 9. Jedynka, symbol maga. Pamiętasz to spotkanie, by aktywować siłę maga w sobie, tego, który idzie swoją własną ścieżką, ścieżką złotego środka, mądrości wyższej, który wykorzystuje wszystkie narzędzia, wszystkie swoje talenty, które stają do jego dyspozycji, by zrealizować to, co dla niego ważne, by wpłynąć na ten świat i na wszechświat.
Mamy jednak jedynkę, to ty z przeszłości, twoja indywidualność i niepowtarzalność. Jedynka to ty w przyszłości, twoje pełne spełnienia, radości, miłości, życie zgodne z twoim powołaniem. Dziewiątka. Dziewiątka jest nie tylko symbolem wolności i niezależności, ale jest to również eremita, czyli mądrość, spokój, wycofanie się, zrozumienie, aktywacja twojej mądrości wewnętrznej, bo dzisiaj będzie nam to bardzo potrzebne, aby odnaleźć to, co ważne i co istotne. I umieścić to na liście twoich celów, które pragniesz zrealizować w kolejnym czasie. I na tym, co ważne i istotne, skoncentrujesz się w kolejnych dniach i w kolejnych tygodniach. Aż do momentu, aż zostanie to osiągnięte. Wtedy dopiero wyznaczysz nowe cele. Mamy tutaj jednak 119, to może być 11 i 9. Jedenastka, ochota. Ochota do życia, do działania to ta anielska energia tworzenia, bo kluczem wtajemniczenia, który nazywamy koncentracją, jest również to, aby koncentrować twoją uwagę, twoją energię, bo tylko na czym koncentrujesz twoją uwagę i twoją energię, to stanie się twoją rzeczywistością, tutaj i teraz na ziemi, ale o tym za chwilkę. Czyli jedenastka jako ta radość i spełnienie i znów ta dziewiątka, zastanowienie się, wykorzystanie mądrości wyższej, jak tą radość w twoim życiu aktywować. Bo tylko z radością, lekkością i ochotą możesz zrealizować twoje cele i odczuć szczęście i spełnienie. Jeżeli te cele realizujesz z frustracją, ciężkością i przygnębieniem, no to rezultaty będą mizerne. I mamy tutaj również 1 i 19. A dziewiętnastka to w tarocie chyba jedna z najpiękniejszych kart, które można otrzymać i która dokładnie dzisiaj będzie symboliką naszego spotkania. Dziewiątnastka to naturalnie słońce. Tak jak siła wyższa na dzisiejszym spotkaniu daje nam takie słońce, że musiałam schronić ją w cieniu. Uwaga, to nie jest symboliczne, ale by kamera mogła nagrać to spotkanie, było konieczne ustawienie siebie w cieniu, bo to słońce, to światło jest ogromne, ale ono płynie do ciebie przez kamerę, przez to spotkanie i pomoże ci to słońce, to światło w twoim życiu aktywować. 19. Słońce. Radość życia, spełnienie, szczęście w każdej dziedzinie, lekkość i ciepło. Popatrz, być słońcem oznacza coś innego niż być gwiazdą. Gdy jesteśmy gwiazdą lub gdy wychodzimy wieczorem i świecą gwiazdy, to odczuwamy ich energię, odczuwamy ich światło, ale jest to światło zupełnie inne niż światło słoneczne. Światło słoneczne ma więcej ciepła. Dlatego być słońcem dla świata i wszechświata oznacza również, że twoja energia ogrzewa innych. Inni czują się lepiej w twoim otoczeniu, w twoim towarzystwie. Ty znasz to z mojego życia, że przez wiele, wiele, wiele lat, właściwie od czasu nastoletniego do nawet do dzisiejszych czasów, często trzyma się mnie taki pseudonim Słonek. Słonek, bo ludzie tak odczuwają moją obecność. Gdy wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, nagle słońce wyszło. Gdy z kimś rozmawiam, czuję to ciepło, to ogrzanie. Nawet jeżeli komuś jest bardzo, bardzo zimno, to nagle to towarzystwo, to spotkanie rozgrzewa tą osobę i czuje się ona wtedy lepiej. Czyli być gwiazdą to coś innego niż być słońcem. Na naszym dzisiejszym spotkaniu aktywujesz to słońce w tobie. Aktywujesz taką niesamowitą energię radości, lekkości i spełnienia, że takim słońcem będziesz dla innych ludzi. Oczywiście
Koncentruj się tylko na tych ludziach, którzy są na tą energię otwarci. Ale to już znamy z naszego poprzedniego spotkania. Czyli 119 i wszystkie przesłania, które daje Ci dzisiaj siła wyższa, będą niesamowitym fundamentem, aby stworzyć z Twojego życia życie pełne słońca, lekkości, radości, ciepła, gdy czujemy się dobrze, mamy dobry humor, bo gdy świeci słońce, to czujemy się zupełnie inaczej, niż gdy jest szaro, buro i ponuro. I słońce oznacza również takie spełnienie w każdej dziedzinie. Gdy spełniają się Twoje marzenia, Twoje życzenia, gdy wszystko idzie z taką niezwykłą energią, wszystko płynie w odpowiednim kierunku. I przeciwne powiedzenie? Z deszczu pod rynnę, czyli deszcz, padający deszcz, chmury, ciemno, szaro, buro i ponuro symbolizuje dla nas to przeciwieństwo. To życie pełne trudności, problemów, braku spełnienia. Czyli tu mamy z deszczu pod rynnę, a tutaj mamy i słońce nagle wyszło. Słoneczne życie. To jest przesłaniem naszego dzisiejszego 119 spotkania. Ale jak osiągnąć to życie takie spełnione, tą radość z każdego momentu, z każdej sekundy? Trzeba najpierw sprawdzić, co jest dla Ciebie ważne i co jest istotne. Dla Ciebie tutaj i teraz, i dla Twojej przyszłości. Czasami wyznaczamy sobie cele, które są piękne, bo gdzieś żeśmy coś takiego zobaczyli i nagle również chcemy tak żyć. Chcemy to posiadać. I mamy tą listę naszych celów, które wypływają z naszych myśli. Realizujemy je z pełnym zaangażowaniem. Koncentracja na realizacji tych celów. Od rana do wieczora pracujemy, by te cele mogły stać się rzeczywistością. I nagle, po jakimś czasie, okazuje się, że pojawia się odczucie braku spełnienia. Nawet jeżeli te cele stały się materialne, okazuje się, że jednak nie daje nam to spełnienia, nie daje nam to tej radości i tej lekkości. Dlaczego? Bo może nie są to Twoje cele. Może są to cele, które wypływają tylko z masowej świadomości, globalnej świadomości, wpływu innych ludzi, ale w rzeczywistości nie są one Twoje. Nie są one celami Twojego serca. Dlatego zanim dzisiaj ustalimy listę celów, zrobimy takie ćwiczenie, które pomoże Ci odnaleźć te cele, które są naprawdę ważne i istotne dla Ciebie, dla Twojego szczęśliwego życia, dla Twojej przyszłości, dla realizacji Twojego powołania. Bo dopiero gdy odnajdziesz te prawdziwe cele, które są w głębi Twojego serca, gdy napiszesz je na białej kartce papieru i na nich skoncentrujesz Twoją uwagę, fokus na cel, to dopiero gdy zaczniesz je realizować i gdy je osiągniesz, odczujesz to właśnie słońce. Czyli pierwszą wskazówką naszego dzisiejszego 119 spotkania jest: wyznacz cele, które są naprawdę ważne i istotne dla Ciebie, dla Twojego serca. I uwolnij się od obcego wpływu, czyli wszystkich innych celów, globalnych celów, konsumenckich celów opartych na reklamach, czy myśleniu, czy rozmowach z innymi, których realizacja nie da Ci szczęścia i spełnienia, bo one nie są Twoje, nie wypływają z głębi Twojego serca, tylko powstały pod obcym wpływem. Pierwszym więc etapem naszego dzisiejszego spotkania będzie ustalenie, które z Twoich celów są naprawdę ważne, istotne i są celami Twojego serca w tym momencie. Czyli koncentrujesz się na tym, co jest teraz, a nie co będzie za 10 czy za 20 lat.
Do tego celu, abyśmy mogli przeprowadzić to ćwiczenie w takim przyspieszonym tempie, możesz naturalnie to ćwiczenie powtórzyć. Ono powinno trwać około 20 minut. My wykonamy je bardzo krótko, w przeciągu kilku minut, ale znasz już wszystkie podstawy, jak to ćwiczenie wykonać i możesz po prostu kontynuować to przez kolejne dni, przez kolejne miesiące, zawsze gdy będziesz potrzebować tej jasności. Co jest dla Ciebie priorytetem, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, co jest istotne dla Twojego szczęścia, spełnienia, radości, obfitości, miłości, czyli tego życia pełnego słońca. W tym momencie dam Ci krótką chwilę, przygotuj coś do pisania, białą kartkę papieru i ewentualnie długopis, a jeżeli możesz, to przygotuj dyktafon, czy w Twoim telefonie, czy na Twoim komputerze, czy na Twoim tablecie, będzie najlepszy, bo będzie na bieżąco zapisywał wszystko to, co mówisz i później możesz do tego wrócić i to zweryfikować. Czyli sekundka, dokładnie w tym momencie, przygotuj kartkę papieru albo dyktafon, a ja opowiem Ci o tym ćwiczeniu, które za chwileczką przeprowadzimy. To ćwiczenie jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ często cele, które mamy w naszych myślach, są, tak jak mówiłam wcześniej, celami innych ludzi, celami globalnej świadomości, tym, co jest dokładnie teraz modne i wygodne. To jednak realizacja takich celów nigdy nie daje nam szczęścia i spełnienia. Po pierwsze, droga do realizacji takich celów zawsze jest ciężka, trudna, wymaga niesamowitego nakładu energii i gdy uda nam się te cele zrealizować, to i tak wszystko było na darmo, na daremność, uczucie daremności, ponieważ cel został zrealizowany, pojawia się kolejny, bo ten nie daje Ci satysfakcji. Dlatego tak ważne jest to ćwiczenie, które za momencik przeprowadzimy, które pomoże Ci w każdym momencie, gdy pojawia się taka niejasność w Twoich myślach, ustalić, co naprawdę jest ważne. Jakie są Twoje priorytety? Mam nadzieję, że masz już w tym momencie wszystko przygotowane. Możesz włączyć dyktafon już w tym momencie lub przygotować się do zapisywania tego, co ważne, co istotne. I pamiętaj, odpowiadasz z głębi Twojego serca i nie analizujesz Twoich odpowiedzi w tym momencie, tylko zostawiasz to na później. W momencie, gdy będziesz odpowiadać, nie zastanawiaj się, czy to jest naprawdę ważne, czy to jest naprawdę istotne. Dlaczego pojawiła się taka odpowiedź? Bo gdy zaczniesz się na tym koncentrować, to automatycznie ćwiczenie trzeba powtarzać od początku. Gdy tylko skoncentrujesz się na jednej rzeczy, i Twoja uwaga zacznie zajmować się analizą, dlaczego to powiedziałam, dlaczego to powiedziałem, no to już możesz przerwać i zacząć w odpowiednim momencie jeszcze raz. To ćwiczenie powinno zostać przeprowadzone bardzo spontanicznie, bez zastanowienia się, jakiegokolwiek głębokiego zastanowienia. Czujesz tą gotowość? Zaczynajmy. Usiądź wygodnie, albo połóż się, albo stań tak, aby poczuć taką lekkość w Tobie. Jeżeli cokolwiek Ci przeszkadza w Twoim otoczeniu, usuń to jeszcze jak najszybciej. Jeżeli coś Cię uciska, Twoje ubranie, zdejmij to ubranie tak, aby poczuć się naprawdę dobrze. I zaczynamy nasze ćwiczenie naturalnie od głębokiego oddychania, które jest zawsze podstawą do tego, aby wyciszyć wszystko w Tobie i połączyć się z Twoim sercem. Mówiliśmy już o tym wiele razy, że jeżeli mówimy szybko, oddychamy szybko, popadamy w stres i wtedy nasze myśli, nasza energia funkcjonuje zupełnie inaczej i znów działamy z poziomu intelektu, a nie z poziomu serca. Oddychamy teraz głęboko, dopasuj to oddychanie do tego, jak czujesz się najlepiej. Postaraj się jak najwięcej powietrza nabrać w płuca, zdejmij maseczkę, jeżeli taką masz na twarzy. Następnie zatrzymaj. Zatrzymujesz się i wydychasz. Znów się zatrzymujesz i wdychasz.
Ja będę to oddychanie prowadzić przy pomocy gestykulacji moich dłoni i wtedy wiesz, kiedy ja wdycham, kiedy ja wydycham i dopasowujesz Twoje idealnie. Oddychamy przez bardzo krótki czas, bardzo głęboko. Co jest dla Ciebie priorytetem dokładnie w tym momencie? Co jest dla Ciebie ważne i istotne? Co jest dla Ciebie priorytetem dokładnie w tym momencie? Co jest dla Ciebie ważne i istotne? Co jest dla Ciebie priorytetem? Dokładnie w tym momencie, co jest dla Ciebie ważne i istotne? Co czujesz w głębi Twojego serca? Co jest dla Ciebie priorytetem dokładnie w tym momencie? Kiedy Twoje serce się otwiera, gdy o czym pomyślisz? Co jest dla Ciebie ważne w tym momencie? Co otwiera Twoje serce? Co jest dla Ciebie priorytetem w tym momencie, dokładnie teraz? Co jest ważne i istotne dla Ciebie i Twojej przyszłości? Co czujesz w głębi Twojego serca? I ostatni raz pytam, co jest dla Ciebie priorytetem dokładnie w tym momencie? Co jest dla Ciebie ważne i istotne? Co otwiera Twoje serce teraz i w przyszłości? Odpowiedzi podane? Zapisane? Mam nadzieję, że tak. Oczywiście możesz to ćwiczenie przeprowadzić w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach i najlepiej, jeżeli przeznaczysz na to ćwiczenie 20 minut. Takie magiczne 20, mamy rok 2020, 20 jako ten nowy początek. Konkretne pytanie, co jest dla Ciebie priorytetem i co jest dla Ciebie ważne w tym momencie lub Twojej przyszłości, o czym pomyślisz i to otwiera Twoje serce. I mogą pojawić się różne odpowiedzi, bardzo różne. Ja sama to ćwiczenie przeprowadziłam dokładnie wczoraj, aby przygotować się na nasze spotkanie i zobaczyć, jak ono przebiega, gdy siły wyższe wskazały mi, że tak mamy się spotkać i taką formę medytacji przeprowadzić. I na mojej liście pojawiły się bardzo dziwne rzeczy, o których wcześniej wcale bym nie pomyślała, że naprawdę dokładnie teraz są dla mnie priorytetem. Jakie to mogą być priorytety? Mogą być naturalnie materialne. Priorytetem jest, posiadam nowy samochód. Wtedy moje serce się otwiera. Ale wiesz, co najczęściej pojawia się na takich listach? Coś zupełnie innego. Na przykład priorytetem jest dla mnie spokój. Albo priorytetem jest dla mnie natura, bycie na łonie natury. Wtedy moje serce się otwiera. Albo priorytetem jest dla mnie bezpieczeństwo. To jest dla mnie ważne teraz i mojej przyszłości, by zawsze czuć się bezpiecznie.
priorytetem jest dla mnie miłość, być z moją ukochaną osobą. Wtedy czuję się najlepiej, wtedy moje serce się otwiera. Widzisz, jakie różne mogą być priorytety? I te priorytety są podstawą. One są dla Ciebie najważniejsze. Jeżeli pomyślisz o czymś takim i otwiera się Twoje serce, oznacza to, że to jest dla Ciebie dokładnie teraz, w tym momencie najważniejsze. I na tym należy się koncentrować, bo to poprowadzi Cię do szczęścia i spełnienia. I często jest tak, że gdy analizujemy naszą listę naszych odpowiedzi, to pojawia się: dlaczego ja to powiedziałam? Dlaczego ja to powiedziałam? Jak to priorytetem dla mnie jest spokój? Jaki spokój? Przecież chcę to i to i to osiągnąć. Chcę mieć dom na Lazurowym Wybrzeżu, piękny samochód, super wynagrodzenie. A odpowiadam, że priorytetem dla mnie jest spokój? Priorytety serca są najważniejsze. Jeżeli skoncentrujesz się właśnie na tym, na przykład spokoju, bo taka pojawiła się odpowiedź z głębi Twojego serca, to wcale nie oznacza, że ten dom na Lazurowym Wybrzeżu, ten nowy samochód, że to jest coś złego. W rzeczywistości jednak, gdy skoncentrujesz się na tym spokoju, to osiągnięcie tych materialnych celów będzie normalne i naturalne, będzie takim procesem, który wynika sam z siebie. Tak trudno w to uwierzyć, prawda? Bo wydaje nam się, że jeżeli chcemy ten nowy samochód, to musimy całą energię tylko na tym koncentrować. Ale w rzeczywistości, dlaczego chcemy mieć ten nowy samochód? Bo chcemy na przykład bezpiecznie dojechać do celu, czy wyjechać na wakacje. Dlaczego chcemy wyjechać na wakacje? Bo chcemy odpocząć, więc co jest teraz priorytetem numer jeden w Twoim życiu? Odpoczynek i regeneracja. Dobrze, czy muszę koniecznie wyjechać na te wakacje, aby odpocząć, czy też mogę po prostu wyjść do tego lasu, który jest tuż obok mojego miejsca zamieszkania i dokładnie teraz, w tym momencie odpocząć? To są już takie pytania, no, które sama odpowiesz sobie, czy sam sobie odpowiesz w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach, gdy ustalisz listę priorytetów. Lista priorytetów. Co jest najważniejsze dla Ciebie w tym momencie? I teraz koncentracja na Twoich celach. Tu są Twoje priorytety. Twoim priorytetem będzie bezpieczeństwo, spokój, dużo czasu z Twoją ukochaną osobą. A tutaj jest lista Twoich celów. Na przykład pragnę napisać książkę, aby w przyszłości sprzedaż tej książki zapewniła mi bezpieczeństwo materialne, czyli wracamy znowu do tych priorytetów. Pragnę zadbać o mój związek, więcej czasu spędzać z moją ukochaną osobą, aby ten priorytet tego bycia z tą ukochaną osobą, tego światełka w naszym związku mógł się wypełnić. Widzisz tą różnicę? Tu są te priorytety, a tutaj są cele. Jeżeli już masz priorytety, czyli co jest dla Ciebie najważniejsze dokładnie w tym momencie, jeżeli masz już listę Twoich celów, to teraz z listy Twoich celów wybierasz te, które są zgodne z tymi priorytetami. Czyli na przykład, jeżeli na tej liście celów jest, że pragnę na przykład znaleźć nową pracę, to zadaj sobie pytanie, czy jest to zgodne z tymi priorytetami, które masz tutaj z tej strony. Bo jeżeli Twoim priorytetem dokładnie w tym momencie, czy na kolejne tygodnie jest odpoczynek, regeneracja, dużo czasu na świeżym powietrzu, a tutaj wśród celów masz nową pracę, na przykład w korporacji, gdzie musisz pracować przez 16 godzin, mamy tutaj konflikt i ten konflikt spowoduje, że to Twoje słońce, to szczęście i spełnienie nigdy nie nastąpi. Dlatego najważniejsze są dla Ciebie priorytety, a na drugim miejscu są cele. I z tych celów wybierasz tylko te, które są zgodne z Twoimi priorytetami i z tych celów, które są zgodne z Twoimi priorytetami, wybierasz tylko trzy na kolejny czas. Tylko trzy. I na tych trzech koncentrujesz pełną swoją uwagę. Cała Twoja energia płynie tylko na realizację tych trzech najważniejszych dla Ciebie celów w tym momencie, które są zgodne z listą Twoich priorytetów.
No i teraz koncentracja. Koncentracja na celu. Fokus na cel. To gwarancja, że ten cel uda Ci się zrealizować. Wiesz, dlaczego większość postanowień noworocznych nigdy nie zostanie zrealizowana? Właśnie dlatego, że brakuje koncentracji. Jak często spotykamy się z tym, że mamy nasze cele, nasze marzenia, nasze pragnienia, a dzień mija tak szybko, wstajemy rano i już jest wieczór. I gdy popatrzymy na ten dzień, co żeśmy w ciągu tego dnia naprawdę zrobili, aby te cele zrealizować, okazuje się, że nic żeśmy nie zrobili. Bo zaraz rano wstajemy, sprawdzamy media społecznościowe, sprawdzamy naszą skrzynkę pocztową i już nasze myśli płyną, że tutaj muszę odpowiedzieć, tutaj muszę przygotować jakiś prezent, to muszę. Połowa dnia mija. Znów sprawdzamy skrzynkę z korespondencją, czy sprawdzamy jakieś powiadomienia. Mija druga połowa dnia i nasze cele i marzenia nic żeśmy w tym kierunku nie zrobili. Koncentracja na celu jest najważniejszym kluczem wtajemniczenia i tą podstawą, by każdy z Twoich celów zrealizować. Dlatego, gdy masz te trzy najważniejsze cele, tutaj i teraz, dla Ciebie, w tym momencie, które są zgodne z tym, co naprawdę dla Ciebie ważne w tym momencie. Piszesz te cele na białej kartce papieru, w Twoim komputerze, na Twoim telefonie i te cele masz cały czas przed oczyma. I gdy zaczynasz Twój nowy dzień, to nie zerkasz najpierw do skrzynki pocztowej, bo w tym momencie, gdy widzisz te wszystkie maile, gdy zaczynasz na te maile odpowiadać, to cała Twoja energia, cała Twoja uwaga płynie gdzieś w innym kierunku, tylko każdy Twój dzień zaczynasz od tego, co najważniejsze, aby te cele zrealizować. To jest tajemnica ludzi sukcesu, to jest tajemnica szczęśliwych ludzi i to jest tajemnica najbogatszych ludzi tutaj na Ziemi. Gdy zaczynam mój dzień, zaczynam od najważniejszych trzech rzeczy, które pragnę zrealizować, które znajdują się na liście moich celów. Lub zaczynam od działań, które zbliżą mnie do realizacji tych celów. Czyli możesz zacząć materialnie od wykonania jakichś czynności, które zbliżą Cię do realizacji tego celu. Na przykład pierwsze 2 godziny, pierwsze 3 godziny każdego Twojego nowego dnia przeznaczasz na pracę nad realizacją konkretnego celu. Jeżeli jest to na przykład nauka języka obcego, to zanim sprawdzisz skrzynkę pocztową, zanim sprawdzisz wszystkie powiadomienia na telefonie i Twoja uwaga, Twoja energia w dużej części już popłynie na coś zupełnie innego, najpierw przeznaczasz te 2 godziny czy 3 godziny, aby zająć się nauką języka, a później, gdy to wykonasz, dopiero sprawdzasz skrzynkę pocztową czy wszystkie powiadomienia i odpowiadasz na maile. To jest niezwykle ważne. I to jest również wskazówka, która wynika z mojego życia. Może zdajesz sobie sprawę z tego, ile maili czeka na mnie codziennie rano, gdy otwieram skrzynkę pocztową. Ile powiadomień czeka na mnie na mediach społecznościowych, gdy wstaję rano i zaczynam mój dzień. Gdybym zaczęła mój dzień od sprawdzenia maili, od odpowiedzi na Messengerze, od przeczytania wszystkich powiadomień, to byłby już wieczór, a ja nie zrobiłabym zupełnie nic, aby zrealizować to, co najważniejsze. Dlatego, jeżeli chcesz osiągnąć Twoje cele, Twoje marzenia, Twoje pragnienia. Jeżeli chcesz żyć w pełni szczęścia, spełnienia, radości i obfitości, to są ważne 3 rzeczy. Pierwsza rzecz, ustalenie, co jest naprawdę dla Ciebie ważne, czyli Twoje priorytety, Twojego serca. Ustalenie 3 najważniejszych celów, które są zgodne z tymi priorytetami i które pragniesz zrealizować w kolejnym czasie. I 3, koncentracja na tych 3 rzeczach jako priorytet, najważniejsza rzecz w ciągu dnia i fizycznie
pracujesz, by realizować te cele jako pierwsza rzecz w ciągu danego dnia, ale również energetycznie, czyli wizualizacje, afirmacje. Wyobrażasz sobie już to wszystko, że to wszystko już staje się rzeczywistością. I dopiero, gdy wykonasz to, co najważniejsze, zajmujesz się wszystkimi pożeraczami czasu i wszystkimi mało ważnymi rzeczami, które są może pilne, ale nie są ważne. Pamiętasz to przesłanie z jednej z naszych ceremonii? Dlatego od dzisiaj idź za moim przykładem i za przykładem wszystkich osób, które osiągnęły w życiu sukces, bogactwo, spełnienie, radość, obfitość. Każdy dzień zaczynaj od tego, co najważniejsze. Od Twoich najważniejszych trzech celów. Od pracy nad tym, aby te trzy, nie więcej, te trzy najważniejsze Twoje cele zrealizować i fizycznie, i energetycznie. I dopiero, gdy wykonasz tą dzienną dawkę pracy nad Twoimi trzema celami, dopiero zajmujesz się wszystkim innym. Ja już słyszę te protesty. To jest normalne i naturalne, bo większość osób zaczyna swój dzień od sprawdzenia skrzynki pocztowej, wszystkich powiadomień i odpowiadania, dzwonienia do klientów, do znajomych, do przyjaciół. No ale później efekt tego dnia czy efekt tego roku jest taki, jak mówiliśmy na początku, że wszystkie cele noworoczne nie zostały zrealizowane, albo zostały zrealizowane takim nakładem siły, że czujemy wypalenie, frustrację i zniechęcenie. Jak z lekkością i radością? Żyć w pełni szczęścia i spełnienia? Naturalnie. Wyznaczyć to, co najważniejsze, priorytety dla Ciebie, trzy najważniejsze cele i na nich koncentrować każdy Twój dzień. A tylko w wolnym czasie robić wszystkie inne rzeczy, które są pilne, ale w rzeczywistości wcale nie są takie ważne. Dlatego zaczynasz Twój dzień od realizacji rzeczy, tych trzech najważniejszych celów albo jakiegoś kroku na drodze do ich realizacji i każdy Twój dzień kończysz jeszcze raz sprawdzeniem, czy w ciągu tego dnia zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, aby te trzy najważniejsze cele zrealizować albo zbliżyć się do ich realizacji. Czyli koncentracja na celu, fokus na cel, na trzech celach do momentu, aż się zrealizują. Gdy się zrealizuje jeden z nich, wyznaczasz kolejny. Zawsze mamy trzy w zanadrzu. Każdy dzień zaczynamy od realizacji tego, co najważniejsze, czyli tych trzech celów i każdy dzień kończymy na sprawdzeniu, czy żeśmy rzeczywiście pracowali nad realizacją tych celów w ciągu dnia, czy też w ciągu dnia robiliśmy wszystko inne, ale to, co najważniejsze, nie zostało wykonane. Gwarantuję. Gwarantuję Ci, że możesz zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. Jeżeli pamiętasz o tych trzech rzeczach, wyznaczenie priorytetów Twojego serca, wyznaczenie trzech celów, które pragniesz zrealizować, które są zgodne z priorytetami Twojego serca i koncentracja na realizacji tego, co najważniejsze. W ciągu dnia, na samym początku dnia, gdy masz najwięcej energii, robisz to, co najważniejsze, a na końcu dnia sprawdzasz, jak ten dzień przebiegał, czy rzeczywiście zostało zrobione wszystko to, co konieczne i wyznaczasz jeszcze raz te cele, przypominasz sobie, ok, jutro robię to i to i to, to jest najważniejsze, a dopiero po tym najważniejszym, co jest zgodne z moim celem, robię coś innego. To jest takie proste i banalne i każdy z nas wie, kto pracuje nad efektywnością, kto pracuje nad realizacją marzeń, że najpierw trzeba zrobić to, co najważniejsze. Ale tym najważniejszym kluczem jest dyscyplina, systematyczność i ta koncentracja. I przede wszystkim to, żeby wyznaczyć takie cele, te trzy cele, które są zgodne z priorytetami Twojego serca. Bo jeżeli tutaj wyznaczasz cel, że chcesz pracować w korporacji, a Twoim priorytetem Twojego serca jest przebywanie na łonie natury, na słońcu, kąpiele w deszczu, podróże, no to nie ma się to nijak do celów i dlatego nie uda się go zrealizować.
Nasze dzisiejsze spotkanie, 119 spotkanie, chciałabym zakończyć takim bardzo, bardzo pięknym przesłaniem, takim życzeniem. Życzę Ci z głębi mojego serca, by udało Ci się przy pomocy tej prostej metody znaleźć wszystkie priorytety, czyli to wszystko, co jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie istotne, dokładnie teraz, w tym momencie. I aby dopasować Twoje cele do priorytetów Twojego serca. Zawsze pamiętaj o tym, jeżeli o czymś myślisz i Twoje serce się otwiera, to jesteś na właściwej drodze. A jeżeli o czymś myślisz i czujesz ciężar, czujesz, że przytłacza Cię do ziemi, to nie jest Twój cel lub jest to niezgodne z Twoim powołaniem. Wybierz priorytety, które otwierają Twoje serce. Ustal 3 najważniejsze cele, które są zgodne z tym priorytetem i zacznij je realizować. Fokus na cel, koncentracja to najważniejsze. Jeżeli skoncentrujesz całą Twoją energię i całą Twoją uwagę na Twoich priorytetach, na tym, co dla Ciebie naprawdę ważne, to bardzo szybko Twoje życie będzie piękne, spełnione, lekkie i radosne. Takie, na jakie zasługujesz. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Tej radości, tej lekkości, tego spełnienia, tej ochoty i tej satysfakcji, że wyznaczone cele udało się zrealizować, wyznaczasz kolejne, kolejne, kolejne. Idziesz do przodu błyskawicznie z tą prostą zasadą. Priorytety. Cele zgodne z priorytetem Twojego serca, a następnie 100% koncentracja na realizację Twoich marzeń i Twoich celów. A dopiero, gdy zostanie Ci wolnego czasu, zajmowanie się tym wszystkim, co obok, tymi wszystkimi zżeraczami czasu. Gdy już masz tą satysfakcję, zrobiłem już dzisiaj to, co najważniejsze, co przyniesie mi szybką realizację moich celów i teraz mogę odpocząć i zająć się czymś, co jest mało ważne. Bo większość mojej uwagi, mojego wewnętrznego ognia już została zainwestowana w moją przyszłość i w to, co naprawdę dla mnie ważne i priorytetowe. Początek dnia, najważniejsze rzeczy, koniec dnia, analiza, czy najważniejsze rzeczy zostały wykonane. I na koniec dnia można jeszcze odpowiedzieć na takie mało ważne rzeczy, pilne, ale mało ważne dla Ciebie, dla Twojego życia i Twoich priorytetów. Do zobaczenia za tydzień na naszej 120. ceremonii. I pamiętaj, jeżeli ktoś w Twoim otoczeniu potrzebuje tych wskazówek, inspiracji i motywacji, zabierz tę osobę na nasze kolejne spotkanie, bo zmieniasz coś w Tobie, zmieniam coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. I teraz bardzo proszę, zostaw komentarz poniżej. Czy Twoje cele są zgodne z priorytetami Twojego serca? Czy już masz te najważniejsze 3 cele, które pragniesz zrealizować w kolejnym czasie? Czy rozumiesz to przesłanie i czy może znasz to już z poprzednich informacji, które kiedyś trafiły do Ciebie, że każdy dzień należy zacząć od zrobienia tego, co najważniejsze, a dopiero na koniec zostawić sobie odpowiedzi na maile, przypominajki, messengera? I czy może jesteś już taką osobą, która dokładnie tak działa, że zawsze rano rozpoczyna swój dzień od realizacji tego, co najważniejsze, a dopiero później od tego, co pilne, ale mało ważne dla jej przyszłości? I czy jesteś taką osobą, która na końcu dnia patrzy i zadaje sobie to pytanie, czy zrobiłem wszystko to, co najważniejsze dzisiaj, aby zrealizować moje cele? I czy to ćwiczenie, by znaleźć priorytety Twojego serca, było dla Ciebie zaskakujące, że takie priorytety masz w sobie, o których może wcześniej nie pomyślałaś i nie pomyślałaś, a które naprawdę są dla Ciebie ważne i otwierają Twoje serce. Do zobaczenia za tydzień.
Twoja Maria Bocardi. Z całego serca dziękuję za udział w naszej 119. ceremonii. I tutaj, jak już stało się naszą tradycją, malutkie omówienie symboliki, przesłań, które otrzymaliśmy od Siły Wyższej na podstawie kart Tarota Crowley'a, czyli Tarot Tot. Tutaj mamy stan, który pragniemy osiągnąć, czyli Słońce. Wszystko jest uskrzydlone, pełnia szczęścia, spełnienia w każdej dziedzinie Twojego życia. To jest chyba najpiękniejszy stan, jaki można sobie wyobrazić. A tutaj przesłania. Nad czym pracować, aby ten stan osiągnąć? Czyli najpierw to, później to, a wynikiem jest stan bycia słońcem, światłem dla siebie i dla świata. Zaczynajmy więc od tego, co najważniejsze. Pierwsze przesłanie, które uzyskałam, to odwrócony as buław, czyli odwrócona energia ognia. Energia ognia, która jest skierowana w innym kierunku niż powinna. O tym mówiłam na naszej ceremonii, gdy koncentrujemy się na tym, co obce. Czyli ktoś do nas zadzwoni, ktoś czeka na odpowiedź na list, ktoś ma do nas jakąś sprawę lub wszystkie przypominajki, zżeracze czasu czy inne aplikacje, które blokują nasz ogień. Ten nasz wewnętrzny ogień, o którym mówiliśmy już kilka razy na naszych ceremoniach, pamiętasz, jedna z takich ceremonii miała miejsce na Porto Santo, to najważniejsza siła napędowa, która prowadzi nas do tego stanu, do tego słońca. Bo to słońce to jest przecież również ogień, to jest również energia w najwyższej postaci. No ale gdy ta energia jest zablokowana, nasza energia życiowa, lub płynie w innym kierunku niż to, co ważne dla Ciebie, co jest Twoim priorytetem, no to wtedy osiągnięcie tego stanu będzie bardzo, bardzo trudne. Czyli pierwszym przesłaniem naszej dzisiejszej 119. ceremonii jest: zadbaj o to, aby Twój wewnętrzny ogień płonął, czyli koncentrował się na realizacji tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, Twoich celów, Twoich priorytetów, bo to, gdzie płynie Twoja uwaga, na czym się koncentrujesz, to wzmacniasz. Czyli jeżeli Twój dzień zaczynasz od przeczytania listów lub przeczytania Messengera, czy przeczytania wszystkich powiadomień, to Twoja najważniejsza energia już została zablokowana. Bo Twoja najważniejsza energia życiowa poszła w innym kierunku. Do tych osób, które do Ciebie napisały, czy do tych spraw, które żeśmy zobaczyli. Często na filmach widzimy coś takiego, co w rzeczywistości jest nieprawdą. To jest również pewien z systemów Matrixa, że widzimy jakiś film, który pokazuje nam osoby, które mają symbolizować sukces, bogactwo, i taki pan czy pani rozpoczyna swój dzień od filiżanki kawy i przeczytania gazety. W rzeczywistości jest to program, który ma zapaść nam głęboko w podświadomości, że tak zaczynają swój dzień osoby, które cieszą się powodzeniem, sukcesem i bogactwem. W rzeczywistości jednak jest zupełnie inaczej. Każda osoba, która zapracowała sobie na swój sukces, sama go osiągnęła, czyli nie spadł jej z nieba, prawda, od dziadów czy pradziadów jakiś majątek, ale również, która osiągnęła sukces duchowy, w rozwoju duchowym, która osiągnęła sukces w każdej innej dziedzinie, na pewno nie zaczyna swojego dnia od przeczytania gazety czy jakichkolwiek innych wiadomości, bo ta osoba wie, że wtedy cała jej świeżutka energia, popatrz, wstajesz rano, poranek, słońce wyszło, cudownie, ptaszki śpiewają, a ty zaczynasz od wiadomości? Albo przeczytania listów, gdzie
Na przykład są listy od klientów, kontrahentów, często niezadowolonych z tego czy z tego, czy mają takie czy takie wymagania, czy osób, które proponują ci współpracę, czy takie zupełnie inne sprawy, które z twoimi celami często nie mają nic wspólnego z twoimi priorytetami. Dlatego jeżeli tak zaczynamy swój dzień, no to tak go również skończymy, że wszystkie nasze cele, marzenia pozostały nadal w sferze celów i w sferze marzeń na papierze, a nie zostały zrealizowane. Czyli kluczem jest odwrócenie twojego wewnętrznego ognia, by płonął całą siłą i koncentrował się zaraz na początku dnia na tym, co dla ciebie ważne, co jest twoim priorytetem i na tych trzech najważniejszych celach, które ustaliłaś, które ustaliłeś na kolejny czas. Można sobie oczywiście wyznaczyć więcej tych celów, ale z mojego doświadczenia i doświadczenia wszystkich osób, które znają już tą metodę, na przykład z porad, analiz, przepowiedni, wiem, że trzy cele są idealne i dopiero gdy te trzy zrealizujesz lub jeden z nich zrealizujesz, dopiero wyznaczasz kolejny. No i najważniejsze przesłanie naszego dzisiejszego spotkania. Mamy tutaj różokrzyż naturalnie, czyli symbol róży, rozkwitającej róży. To jest taka róża również świadomości, zrozumienia. Jak można to również symbolicznie na to popatrzeć? Popatrz, róża ma formę. Formę pączka, gdy jeszcze nie jest gotowa, nie jest rozwinięta, później ta rozkwitnięta róża, czyli w pełni swojej siły, w pełni swojej mocy i ta właśnie róża w pełni siły i w pełni mocy jest tutaj pokazana na tej karcie. Mamy tutaj bardzo dużo również innych symboli, ale skupiamy się tylko na tym, co najważniejsze. Zwróć uwagę na to, że ten krzyż jest w złotym kolorze, czyli mądrość wyższa, najwyższa mądrość, a w środku jest ta róża, czyli ten rozkwit twojego serca. Dlatego mówiłam o tym, aby wyznaczyć priorytety, które są priorytetami twojego serca, a dopiero na nich opierać wyznaczenie twoich celów. Aby uniknąć tej sytuacji, że pracujesz na przykład nad jakimś celem, który jest niezgodny z twoim sercem. Bo wtedy ten stan będzie bardzo trudno osiągnąć. Czyli wyznaczasz cele, które są zgodne z twoim sercem. Tutaj również ten symbol właśnie rozkwitu tej róży. Bo te cele będą idealne, aby udało się to osiągnąć, ten stan tego szczęścia i spełnienia. I później mamy pełną koncentrację na tym celu. Zwróć uwagę, mamy tutaj 6 mieczy. Miecze są symbolem również myśli, żywioł powietrza, prawda? Czyli wszystkie twoje myśli, twoje słowa, cała twoja komunikacja jest skierowana na realizację tych celów, które są zgodne z priorytetami twojego serca. Bardzo proste. Proste, ale tak trudno czasami w ciągu dnia o tym pamiętać, że gdy wstajemy rano, aby robić naprawdę te rzeczy, które są najważniejsze, aby całą tą świeżą energię, ten wewnętrzny ogień skierować na swoje własne cele, na swoje własne priorytety i wtedy, by zakończyć ten dzień z tą świadomością, że zbliżyliśmy się tutaj do tego słońca, do tego spełnienia. Najczęściej jest tak, że mamy właśnie odwrócony ten cały wewnętrzny ogień, kieruje się zupełnie w innym kierunku, płynie w innym kierunku. Później w ciągu dnia jest nam też bardzo trudno tą koncentrację utrzymać, bo mamy włączony telefon, włączone przypominajki, pożeracze czasu i na końcu dnia nie widać, abyśmy posunęli się troszeczkę bliżej w kierunku szczęścia, spełnienia tego słońca, tylko wręcz odwrotnie. Dlatego podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, zadbaj o twój wewnętrzny ogień, aby płonął pełnią swojej siły, pełnią swojej mocy, bo twój wewnętrzny ogień jest ci potrzebny, aby zrealizować twoje priorytety, twoje marzenia, twoje cele. Wyznacz cele zgodne z twoim sercem, czyli z tym, co jest naprawdę dla ciebie priorytetem, czyli jeżeli jeszcze masz listę niezrealizowanych marzeń, spisz wszystkie te marzenia na jednej kartce papieru i sprawdź, czy one zgodne są z twoim sercem, bo może coś się zmieniło w ostatnich tygodniach, czyli sprawdź, jeżeli będzie tam jakimś celem, na przykład
Jednym z tych celów będzie, pragnę pracować, tak jak już mówiliśmy o tym, na ceremonii, w korporacji, na odpowiedzialnym stanowisku, bo to jest moim marzeniem, to jest moim celem. To sprawdź, czy jest to zgodne z Twoim sercem, co jest naprawdę dla Ciebie priorytetem. Bo jeżeli jest dla Ciebie priorytetem, mam władzę nad innymi, no to będzie to cel zgodny z tym priorytetem. Prawda? Idealny. Jeżeli chcemy osiągnąć jakieś stanowisko w jakiejś korporacji, mamy wtedy władzę nad innymi. Czyli cel będzie zgodny i wtedy możesz nad tym celem pracować, jeżeli tak to czujesz. Jeżeli twoje serce się otwiera, gdy pomyślisz o tym, że masz władzę nad innymi. Może to być zgodne nawet z twoim powołaniem, że kierujesz innymi ludźmi. Ale jeżeli Twoim marzeniem w głębi Twojego serca jest spokój, kontakt z naturą, posiadanie pięknego domku gdzieś na łonie natury, z pięknym ogrodem, dużo czasu, który spędzasz z swoimi zwierzaczkami, który spędzasz swoim ukochanym, no to ma się to nijak do tego celu, by awansować w korporacji, gdzie masz pewność, że musisz wtedy pracować po wiele godzin, nie tylko 8 godzin, ale więcej godzin i musisz skupić się na tym, by mieć władzę nad innymi, by tą władzę utrzymać i aby egzekwować pewne rzeczy, więc no, ten cel jest wtedy niespójny z Twoim priorytetem i wtedy trzeba sprawdzić, jaki możesz wyznaczyć inny cel, aby był on zgodny z tym priorytetem. Na przykład takim celem będzie, mam pracę, gdzie pracuję w domu, z lekkością i radością, tyle godzin w ciągu dnia, ile potrzebuję, przebywam często na łonie natury i cieszę się moimi zwierzaczkami i czasem, który spędzam z moją ukochaną osobą. Czyli jak widzisz, to jest bardzo, bardzo proste, aby wyznaczyć priorytety zgodne z sercem i aby później po wyznaczeniu tych priorytetów wyznaczyć cele, które są zgodne z tymi priorytetami. I wtedy pełna koncentracja całej Twojej energii życiowej zaraz na początku dnia na realizacji Twoich celów, koncentracja na tych celach serca i wtedy, gdy te najważniejsze rzeczy w ciągu dnia zostały wykonane, gdy czujesz, że zrobiłaś czy zrobiłeś milowy krok w kierunku szczęścia, spełnienia tego słońca, to wtedy dopiero zajmujesz się wszystkimi innymi rzeczami. To jest bardzo, bardzo ważne i to pomoże Ci zrealizować wszystkie Twoje marzenia, wszystkie Twoje cele, zrealizować je bardzo szybko. Jeżeli skupiasz się na wyznaczeniu tylko 3 celów, a nie większej ilości, to również masz tutaj tą symbolikę trójki, czyli ta dynamika, ta aktywność, szybko je osiągasz i wtedy, gdy realizujesz jeden z tych celów, wyznaczasz kolejny, kolejny i kolejny i tak bardzo szybko zmienisz całe Twoje życie w takie właśnie pełne szczęścia i spełnienia. Czyli pamiętaj, Twoje cele muszą być zgodne z priorytetem Twojego serca i Twoje cele muszą być naprawdę Twoje. I wtedy z radością i lekkością pracujesz nad nimi, koncentrujesz się i osiągasz ten stan. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, bardzo proszę, pytaj w komentarzach, postaram się od razu na nie odpowiedzieć, wyjaśnić coś, uzupełnić. Jeżeli coś jest niejasne, do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bucardi.